Wrocław, kolejna setka, bo to miasto, to energia. To jest Wrocław, piastowski przekaz, moje miasto szczęścia. Nie zaśpiewam ci 100 lat, bo masz milion razy tyle. To jest cała historia, bo zaczęło się od pierwszej piosenki, którą napisałem w 98 roku. Wylosowałem tam jakiegoś batonika w ogóle, wyciąłem kody kreskowe i wysłałem po prostu to na hasło. Ale postanowiłem oprócz hasła w ogóle reklamowego zrobić to, napisać piosenkę, więc nagrałem ją w ubikacji na dyktafonie, na rosyjskiej gitarze. No i tak wygrałem wycieczkę na Gran Canaria na 2 tygodnie i tak zacząłem pisać piosenki. Miałem jakieś takie zlecenie od faceta, takiego biznesmena. Chciałem, żeby napisał piosenkę dla jego żony, ale też dla jego kochanki, żeby to była wspólna piosenka. I żeby razem wszyscy słuchali w domu. Żeby wszyscy słuchali, ale żeby nikt się nie dowiedział o tym, o czym tak naprawdę było. No i pojawiła się tam bardzo trudna miejscowość do wyśpiewania. Garmisch-Partenkirchen, ten Pirchen po prostu. I naprawdę było ciężko. Garmisch-Partenkirchen? Garmisch-Partenkirchen, ciężka sprawa, tak samo jak z Leroy Merlin, nigdy nie potrafię wypowiedzieć. No to musisz skoki oglądać zimą. Robię ludziom piosenki na urodziny. Robię piosenki na urodziny, kręcę teledyski do tego. I potem oni mają pamiątkę fajną. Facet powiedział tak, moja żona to Grażyna. Jakieś tam cechy charakteru przedstawił mi, jakieś tam sytuacje, jaka jest, że jest władcza, że powiedzmy trzyma wszystko w ręce. Już wiedziałem, że musi to być piosenka o ostrej kobiecie, która też potrafi dać fajne ciepło rodzinne. I tak powstała piosenka Urodziny Grażyny, którą możecie zobaczyć na necie. Jest już tam 5000 wejść, w ogóle jest naprawdę sympatyczny. Graśka, Graśka daj czadu, dziś na urodzinach super to dziewczyna. Graśka, Graśka daj czadu, dziś na urodzinach i super to dziewczyna jest. Graśka, Graśka daj czadu, dziś na urodzinach super to dziewczyna. Graśka, Graśka daj czadu, dziś na urodzinach jest super to dziewczyna jest.